dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo mamy już późną godzinę, tak? Wiecie już, że nazywam się Elżbieta Adamowicz i pracując na uczelni już od wielu, wielu lat prowadzę zajęcia z ekonomii. Ekonomia to jest taka nauka, która się zastanawia, po co my w zasadzie gospodarujemy, co my z tego mamy. No i próbujemy wyniki tej działalności gospodarczej jakoś zmierzyć. Ale więc mówimy, że chcemy mieć jakieś dobra. Chcemy mieć ciepłe kurtki, bo jest zimno, ale chcemy zjeść dobry obiad, prawda? Lubimy od czasu do czasu mieć jakieś zabawki. Jeszcze lubimy. Może wolicie już gry, prawda? Interesują nas określone dobra i usługi, które są przedmiotem naszej konsumpcji. Chcemy je posiadać. No i żebyśmy mogli wejść w posiadanie tych dóbr, muszą być spełnione dwa warunki. Ktoś musi chcieć pracować i wytwarzać dokładnie to, co my chcielibyśmy kupić. Taki na przykład fajny żółty zegarek, prawda? W żadnym razie nie fioletowy, w żadnym razie nie czarny, tylko właśnie taki, bo to nam się podoba. A więc to, co nam się podoba, ktoś musi chcieć wytworzyć. No a my musimy mieć pieniądze, żeby wejść w posiadanie tych dóbr i usług, bo za darmo nam nikt nie da, prawda? Chyba, że to jest babcia albo dziadek, albo rodzice, oni obsypują nas prezentami, ale zauważcie, że oni muszą wydać swoje pieniądze, żeby to kupić. A więc ekonomista zastanawia się, jak pogodzić to, co my chcemy mieć, z tym, co ludzie, którzy pracują, wytwarzają. Muszą dokonać wyboru metod wytwórczych, no i muszą znaleźć ludzi, którzy te wytworzone dobra kupią. A więc muszą się spotkać dwie strony. Ci, którzy chcą kupować i ci, którzy produkują. I ci, którzy produkują, muszą wyprodukować dokładnie to, co my chcemy posiadać. Bo jak wyprodukują coś innego, to kupimy po co nam, prawda? Takie rzeczy, które się nam nie podobają. Nie, a więc widzicie, nie jest taka łatwa sprawa. Pogodzić interesy wszystkich uczestników działalności gospodarczej, a na dodatek jeszcze zastanawiamy się wszyscy, co my z tej pracy i z tej produkcji i z tego kupowania mamy. Co my z tego mamy? No proszę bardzo, co z tego mamy? Korzyści z używania tych rzeczy, które zakupimy. Czy jeszcze coś mamy? Przedmioty, które kupiliśmy. I coś jeszcze? A jak przychodzicie tu, to co z tego macie? Meblujemy sobie. No, satysfakcję, że to zdobyliśmy. Też. A wiedzę? Nie. Mamy wiedzę? Też. Co jest ważniejsze, wiedza czy satysfakcja? Wiedza. Jesteście zmotywowani, widzę, żeby tu przychodzić. Mam nadzieję, że za 10 lat spotkamy się tu, będziecie już w roli studentów regularnych, a nie Uniwersytetu Dziecięcego. No i tak naprawdę zastanawiamy się, mamy te wszystkie dobra, czy czujemy się bogaci, że mamy, że możemy konsumować, jak zmierzyć to nasze poczucie zadowolenia. No i ekonomiści próbują zbudować jakieś mierniki, które pokazywały nam poziom naszego zadowolenia czy poziom naszego bogactwa. Co to znaczy być bogatym? Jak byście zdefiniowali? Co znaczy być bogatym? Mieć dużo pieniędzy. No i tu was zadziwię, to nie znaczy nic. Posiadanie pieniędzy nic nie znaczy. Ekonomista mówi, nieważne ile masz pieniędzy. Jesteś ekonomistą, to nie możesz ulegać iluzji pieniędzy, pieniężnej. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja za to mogę kupić. A więc nie ile mam, tylko jaka jest realna wartość naszych pieniędzy. Co chcesz? Tak? A więc jak już wiemy, jaka jest nasza wartość, to czy naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy dużo? I chcemy zawsze mieć jeszcze więcej? A jak przychodzi sprzątanie pokoju, to nie wydaje nam się, że mamy trochę za dużo?
może przy tym sprzątaniu niekoniecznie jest zadowoleni, że mamy czegoś bardzo dużo. I jak wobec tego zmierzyć nasz poziom bogactwa, naszego zadowolenia? Według mnie, jak się jest bogatym, to nie jest się do końca szczęśliwym, bo przez bogactwo nie można kupić przyjaciół. Dlatego jak się, żeby być szczęśliwym, powinniśmy mieć i rzeczy, które są nam potrzebne, czyli pieniądze, ale też osoby, jakichś znajomych, przyjaciół, bliskich. No właśnie, no właśnie. Mieć to nie wszystko. Dobra to nie wszystko. To takie bardzo wąskie ujęcie. Co jeszcze nam jest potrzebne? Dlaczego tu przychodzimy? No dlatego, żeby pozyskać jakąś wiedzę i żeby się nie nudzić. I co my z tego mamy, z tej wiedzy? No, że przynajmniej nie musimy czytać teraz lektury, a po drugie, że potem ją możemy wykorzystać w życiu. No więc właśnie, okazuje się, że same dobra to nie wszystkie. To jest bardzo wąskie patrzenie na nasze zadowolenie. No, że można, umie się po prostu gospodarować tym. No ważne umieć gospodarować tymi pieniędzmi, nie wydawać je na byle co, na to, co nam się w pierwszej chwili spodoba, jakaś błyskotka, ale tak naprawdę, słuchajcie, to jest wąskie patrzenie na ten dobrobyt. Mierzenie go ilością posiadanych dóbr. W języku ekonomii nazwiemy to wartością wytworzonego produktu. Ważne, żebyśmy tu przychodzili jakoś ubrani. Na pewno dziewczynki lubią się pokazać koleżankom, że mają jakiś ładny, modny ciuszek. Widzę, że koledzy też lubią zaszpanować jakimś ciekawym elementem stroju. To nam daje pewną satysfakcję, ale nie wszystko. To jeszcze ciągle mało. Popatrzmy na przykład na nasze potrzeby. Jeśli jesteśmy człowiekiem, to tak, chcemy być najedzeni, chcemy być ubrani, czyli musimy zaspokoić swoje potrzeby bytowe, fizjologiczne. Ale nasze potrzeby nie ograniczają się do tego. Mamy całą piramidę potrzeb, do której wliczają się potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Przyjechaliście tu sami? Przywieźli was rodzice. A dlaczego? Bo bezpieczniej, prawda? Chcemy być bezpieczni. O tej porze roku pada deszcz, jest ciemno, jest nieprzyjemnie, niemiło. I wy się czujecie bezpieczniej, docierając tu w towarzystwie rodziców i rodzice są spokojniejsi, że was. Po drugie, spotykacie się tu już po raz kolejny. Znacie się trochę? Między sobą? Jesteście z jednej szkoły? A wiecie, kto jest z jakiej? A pytacie się czasem? A macie kontakty po zajęciach ze sobą? Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie ta piramida to wszystko się zaczyna najpierw od podstawowych potrzeb, a potem na przykład jest towarzystwo, zaakceptowanie i na końcu jest też najważniejsze w sumie według mnie, że dążymy sami do celu, sami próbujemy jakby dążyć, ulepszać siebie. No to już mamy piramidę potrzeb Masłowa. A więc mamy potrzeby ekonomiczne i ekonomiści patrzą na te potrzeby bytowe, ale jesteśmy członkiem społeczności. Mamy także inne potrzeby. I to jest właśnie ta potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba nawiązania więzi społecznych. Chcemy, żeby koledzy doceniali naszą wiedzę i nas samych. Chcemy być atrakcyjnym kolegą, koleżanką dla innych. Chcemy mieć dobre relacje, ale też chcemy sami się doskonalić. No i taki pan Masłow narysował taką piramidę podstaw. Piramidę potrzeb, przepraszam. To, co jest na zielono, nie bardzo widać, co? Słabo widać, no właśnie. To są te potrzeby bytowe. Każdy chce mieć ciepły domek, wygodne łóżeczko, pyszne śniadanko, swój pokoik, prawda? Chcemy jeszcze, żeby być może rodzice nie gonili nas do sprzątania tego pokoiku. No i jeśli to już wszystko mamy, to mówimy to za mało. Chcemy się czuć bezpiecznie w swojej rodzinie, w swoim domu, w swojej szkole, w drodze ze szkoły do domu i z powrotem. I jeśli gdzieś wychodzimy wieczorami, to też chcemy się czuć bezpiecznie. I jak już czujemy się
bezpiecznie, no to rozglądamy się dookoła i chcemy nawiązać jakieś relacje z rówieśnikami, prawda? Chcemy się dowiedzieć, co inni sądzą, jacy są, czy mają takie same poglądy jak my, czy inne, czy są dla nas ciekawym partnerem, czy nie. A więc chcemy mieć jakieś kręgi znajomych i przyjaciół i chcemy, żeby oni akceptowali nas. Chcemy, żeby oni doceniali naszą przyjaźń. Chcemy z nimi robić różne rzeczy. Na przykład wstać od komputera, wyjść na podwórko i zwyczajnie pobiegać, pograć w piłkę, czy wybrać się gdzieś na spacer, prawda? Czy po prostu zwyczajnie porozmawiać sobie. Wszyscy chcemy, żeby inni doceniali nas, kim my jesteśmy. Jacy jesteśmy wyjątkowi, jacy jesteśmy niepowtarzalni. Ile możemy dać drugiemu człowiekowi w kontaktach ze mną. Jeśli zaprzyjaźnisz się ze mną, to nigdy się nie będziesz nudził. Będziemy wymyślać fajne rzeczy. Będzie fajnie. No i jak zdobędziemy ten prestiż, ten szacunek, uznanie u innych, no to jeszcze na końcu myślimy. No inni tak nas wysoko oceniają, ale czy ja naprawdę jestem tyle wart, tyle jestem warta? Może warto popracować nad sobą. No i na przykład zdobywać wiedzę, zdobywać dodatkowe umiejętności. Coś nam się tu wali, prawda? Ale dzięki współpracy uda nam się zapanować nad sytuacją. A więc mamy taką piramidę potrzeb, no i nasza ocena naszego zadowolenia z sytuacji gospodarczej, z tego, że jesteśmy członkiem jakiejś zbiorowości, wynika z tego, w jakim stopniu te nasze potrzeby są zaspokojone. Nasze potrzeby mają to do siebie, że nie mają granicy. Jeśli mamy jedną rzecz, na którą czekaliśmy, cieszymy się nią, jak dostaniemy. Ale po jakimś momencie mówimy, ale fajniej byłoby mieć jeszcze inną. Jak dostaniemy tą drugą, to chcemy jeszcze mieć i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Tak naprawdę możemy sobie wyobrazić, gdzie jest ten kres tego, co chcemy mieć? Nie ma. A czy możemy te wszystkie potrzeby zaspokoić? Nie. Dlaczego nie? Nigdy nie będziemy mieć wszystkiego. Nigdy. Proszę Państwa. Kres. Proszę. Jak umrzemy, to będzie kres, bo nie będziemy mogli. Zawsze jest tak. No bo wciąż przybywają nowe. Przybywają nowe. Stare rzeczy nam się nudzą. Won na śmietnik. Chcemy nowe, chcemy nowe. Ale niestety, popatrzmy na gospodarkę. I po to nam są potrzebni ekonomiści. Nie da się wszystkiego wyprodukować. Zasoby, jakimi dysponują najbogatsze kraje świata, także Polska, są ograniczone. A więc z jednej strony mamy nieograniczoność potrzeb, a z drugiej strony mamy ograniczoność zasobów. I powiedzmy sobie, że to są te zasoby. Jest ich mało, tych potrzeb jest więcej i potrzeby mają to do siebie, że rosną. A zasoby mają to do siebie, że się kurczą. Na przykład ważną rolę w gospodarce odgrywa człowiek. A tymczasem dzieci mamy coraz mniej. Co to oznacza? Że w przyszłości będzie coraz mniej pracowników. Czyli będzie mniej chętnych do pracy. Wytworzy się mniej dóbr, prawda? Także musicie zakładać rodziny, musicie zadbać o to, żeby w Polsce było coraz więcej osób, bo wtedy będziemy rozwijać się i jako kraj, ale także to jest ważne dla gospodarki. Będziemy mieć większe zasoby siły roboczej. Chociaż być może nikt nie chce patrzeć na siebie jako siła robocza. Tak byście się nazwali? Przyszła siła robocza? I słusznie, że nie. Skoro przyszliście tu, to znaczy, że inwestujecie w wiedzę. Czyli możecie patrzeć na siebie jako na przyszły kapitał ludzki. I właśnie takiego kapitału skłonnego do nowych pomysłów, do innowacji, gospodarce najbardziej potrzeba.
No ale jak już mamy te ograniczone zasoby, to co produkować? Czy to, co chce każdy z nas, czy to, co jest potrzebne społeczeństwu? Jak dokonać tego podziału? Na pewno trzeba zaspokoić ludzkie potrzeby i to, co chce większość społeczeństwa. No, na przykład się mówi, darmowa oświata. A lubicie chodzić do szkoły? Średnio. No są tacy, co nie lubią. To co, zwolnić z obowiązku szkolnego? Nie, to jednak musimy inwestować w ten kapitał ludzki. A więc musimy zadbać o to, żeby te szkoły były wyposażone, żeby były przyjazne, żeby dobrze kształciły. I fakt, że ktoś nie chce chodzić do szkoły, nie zwalnia państwa z obowiązku z tego, żeby się o to zatroszczyć. Mamy taką trochę sprzeczność. Jako ty, każdy z nas chce coś innego. No ale czy państwo, czy gospodarka zna wszystkie nasze preferencje? Nie sposób tego poznać. W związku z tym, no, produkuje się coś tam, ale my mamy świetne narzędzie zmuszania producentów, żeby produkowali to, co chcemy. Jakie to narzędzie, wiecie? Ja mam pytanie do czegoś innego, do szkoły. Jeżeli powinna być dla każdego, że każdy musi chodzić do szkoły, a nie lepiej, żeby to wybierali rodzice i uczniowie, czy chcą do niej chodzić? No, do pewnego poziomu mamy obowiązek kształcenia. Każdy musi mieć wykształcenie podstawowe. Natomiast czy chcesz być studentem, czy nie, to już twój wybór. Zresztą, ale w różnych krajach ten poziom obowiązkowego jest różny. Natomiast to narzędzie, którym zmuszamy producentów, żeby produkowali to, co chcemy, to jest bardzo proste. Złotówki w naszej kieszeni. Albo wydamy je na to, co wyprodukowali, albo nie wydamy. Jak nie wydamy, to im się tworzą zapasy, niesprzedane towary i oni muszą śledzić nasze potrzeby, żeby je zaspokajać. Także jako nabywcy na rynku mamy narzędzie. Możemy zdecydować, wydajemy nasze pieniądze, czy nie wydajemy. No ale wróćmy, o, daleko żeśmy doszli. Coś się stało z prezentacją. Idźmy do tego produktu. Jak mierzyć to nasze zadowolenie? Skoro zasoby są ograniczone, potrzeby nieograniczone, jak rozwiązać ten dylemat? Według mnie moglibyśmy po prostu chodzić i robić wywiady z ludźmi i pytać, na ile są szczęśliwi, czy sprawdzić też, ile osób chodzi na różne rozgrywki, bo to znaczy, jeżeli dużo osób chodzi na różne jakieś rozrywki, to mają na tyle pieniędzy, mają na tyle są szczęśliwi, że lubią tam chodzić. Czy dużo osób choruje, bo według mnie szczęśliwy człowiek nie choruje. Czy ludzie są mądrzejsi, czy lepsza jest edukacja. No i czy jest mniej przestępstw, czy... To będzie zadanie dla was. Jak to mierzyć? Co do tego miernika podejść powinno wejść? Ja sądzę, że powinno się, tak jak była tam piramida Maslowa, to powinno się stworzyć podobną piramidę, tylko że taką, no, bardziej gospodarczą. No i właśnie, ja będę chciała, żebyście stworzyli taką swoją piramidę w tym czasie wolnym. Także powiem wam jeszcze, jak ograniczeni są ekonomiści, jak oni wąsko patrzą na ten pomiar dobrobytu i będę oczekiwała od was, że pokonacie to wąskie podejście ekonomiczne i zaprojektujecie lepsze narzędzie, które uwzględnią te wszystkie ograniczenia. A więc uwzględniają nie tylko preferencje społeczne, ale indywidualne. Będą uwzględniały nie tylko to, że posiadamy jakieś dobra, ale czy jesteśmy szczęśliwi, czy zadowoleni, czy się uśmiechamy do siebie wzajemnie. Patrzymy na siebie spod oka, prawda, bo on jest moim wrogiem, a nie moim przyjacielem. Czy te relacje, więzi społeczne nas budują, czy nas niszczą, prawda? Kiedy jesteśmy zadowoleni? Czy mamy dużo czasu, czy mamy mało czasu? Wy wolelibyście mieć dużo czasu, tak? No ale teraz popatrzcie na ludzi, którzy nie mają pracy. Czy oni są zadowoleni, że mają dużo czasu? No więc właśnie, czyli nie ważne, nie,
żeby spojrzeć na ten wolny czas, tylko czy ten wolny czas przynosi nam zadowolenie, czy nas frustruje, bo chciałbym pójść do pracy, chciałbym zarobić pieniądze, chciałbym przynieść dochód rodzinie, a nie znajduję pracy, prawda? Czas wolny sam w sobie jeszcze nic nie znaczy. Żeby wobec tego ocenić, czy to jest dobre, czy złe, musimy no jakoś rozwiązać ten problem. Kto jak się cieszy? A więc ekonomiści nie wiedzą, jak to rozwiązać. Ekonomiści tylko mówią tak, ktoś produkuje, przedsiębiorcy, ktoś chce coś kupić. Jedni mają dochody, wydają pieniądze, drudzy mają wytworzone produkty i mają je na sprzedaż. I mamy coś takiego jak ruch okrężny w gospodarce. Ten ruch okrężny mierzy się wielkością wytworzonych dóbr i usług. I mówimy, że to jest taki miernik podstawowy bogactwa, ilość wytworzonych dóbr. Nazywamy ten miernik PKB, produktem krajowym gospodarki. Ale on jest wąskim miernikiem. Nie uwzględnia tych elementów, o których już mówiła koleżanka i innych. I dlatego no, mamy ograniczenia czasowe. Ja wrócę do tych pytań na koniec. Przygotujecie, odrobicie zadanie klasowe i dam wam głos na koniec, dobrze? Natomiast chcę powiedzieć, co robi ekonomista. No, konstruuje ten produkt krajowy brutto i mówi, że to jest miernik gospodarczy i pod tym względem Polska no, zarabia, można powiedzieć, 60% dochodu na głowę w Unii. Czy bez tego jesteśmy bogaci? A czy jesteśmy szczęśliwi? A jak mierzyć naszą szczęśliwość? Czy uwzględniać zaspokojenie tych podstawowych potrzeb, czy innych, jakich, w jaki sposób? To są pytania, które mam do was. I te pytania to są właśnie dobrobyt, alternatywne mierniki dobrobytu. Mierzyć poziom zadowolenia, poziom jakości życia, posiadanie wolnego czasu. Czy tak, jak ktoś już to mówił, pytanie ludzi, czy są szczęśliwi, czy nie są szczęśliwi. Kiedy jesteśmy szczęśliwi? Jeśli mamy ten jeden miernik ekonomiczny, PKB, to każde dobro, każda usługa ma swoją cenę. Te ceny są w całym świecie podobne, mierzymy siłę nabywczą. Nie jest to dla nas problem, że mamy różne waluty i możemy powiedzieć, aha, w tym kraju produkt wynosi tyle i tyle, w tym kraju tyle, w tym kraju tyle, możemy co do złotówki podać wartość wytworzonych dóbr i usług. A jak zmierzyć poziom szczęścia? Mamy jakiś miernik szczęścia, jakieś ceny, które nam powiedzą, że szczęście każdego z nas to jest tyle i tyle i szczęście wszystkich pododajemy, zagregujemy, mamy? Nie ma czegoś takiego, ale jest jeszcze drugi miernik, który potrzeby, ile jest potrzeb zaspokojonych i wtedy sprawdzamy, ile kraj wytworzył i ile jest potrzeb do zaspokojenia i wtedy się sprawdza, czy kraj mierzy więcej. No to jest ciekawa konstrukcja. Pomyślcie o tym, jak skonstruować taki miernik. Gdybym was w tej chwili zapytała, kto z was jest nieszczęśliwy? Ręka do góry. Kto z was jest tak średnio szczęśliwy? Kto z was jest więcej niż średnio szczęśliwy? A kto spośród z was czuje się najszczęśliwszy na świecie? No najwięcej rąk się podniosło. I co z tego wyniknie? Czy można powiedzieć, że młodzież w Warszawie jest najszczęśliwsza w Polsce? Jeszcze nic nie znaczy, czyli czujecie trudności pomiaru. Wobec tego mam do was pytanie. Zastanówcie się, o co chodzi w tym poczuciu dobrobytu, czy praca, czy inne formy aktywności. Co jest ważniejsze, czy zaspokojenie tych potrzeb bytowych, czy tych innych z tej piramidy. No i wreszcie, jak zmierzyć to, czego w pomiarze dóbr i usług nam brakuje. A co czujemy intuicyjnie i wszyscy, którzy zabierali głos, wskazywali, te dobra to za mało.
te elementy naszego zadowolenia, tego szczęścia, tego czasu wolnego, bliskich relacji z bliźnimi, szczęśliwa rodzina. To wszystko powinno się znaleźć, to wszystko nas buduje i to decyduje o naszej ocenie postrzegania naszej gospodarki. Jak to zrobić? Ekonomiści ciągle sobie z tym nie poradzili. Cała nadzieja w was.